Jestem bardzo miła, Kiciulka. Cześć, kochaneczko moja. Cześć. Ojej, jak mi miło, że ty tu jesteś. Jak mi milutko, że mogę ciebie pogłaskać. Jest mi tak milutko, tak mi dobrze. Jeszcze wiesz, czego mi brakuje do szczęścia? Żebyś zaczęła mruczeć. Tam pieski chodzą za drzwiami, tak? Stukają pazurkami. Mój kochany, mój. Mój kochany. Jaki śliczny kotek, poczekaj. Musiałam zmienić rękę, wiesz? A ja bym chciała cię jeszcze pomiziać. No poczekaj. A tu będziemy oglądać tył twoje główeczki. My byśmy chcieli oglądać twoją śliczną buzieńkę tutaj całą oziołać. No poczekaj, kochanie. Poczekaj, wzięłabym cię na rączki troszeczkę. Może na kolanka? Może sesję kolankową zrobimy kotu? Cio? Uch, ty pięknotko. Pięknotko moja śliczna. Moja śliczna moja. Oj, 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 oj. Piękność. Tak, kochanie? O, moja piękność. Moja piękność. Dobra, idę do twojej siostrzyczki. Idę zobaczyć, czy jest. No i mamy tą naszą Selenkę, która dzikuje mi tutaj, a ja muszę jej podawać jeszcze niestety chwilkę. No pięknie. Czekaj. Musisz popić. Popij wodą. O tak, pięknie. To rozumiem. Poczekaj. To jest jęczyduka właśnie, który jest już po dwóch śniadaniach. I jeszcze by coś tutaj marudził najchętniej. No, pobawcie się troszkę ze sobą, a nie tylko jęczysz i jęczysz. Ale dzisiaj wstałam, przyszła Majeczka, przyszedł Hektorek. Co wy tu wszyscy robicie? A nie, Mariuszka. Nikt nie jęczy, cisza głucha. Było mi tak przykro i tak smutno, się przeraziłam. No, a potem gdzieś przyszedł z piwnicy, czyli zimny, czyli był na dworze. A Majeczka jest tu. Majeczuna jest tutaj. No widzicie, rusza pyszczkiem. Boli ją tam po prostu. Cały czas mlaska, bo ją boli ta nadżerka pieprzona. Tak mi przykro z jej powodu, że naprawdę. Zaraz jej muszę dać jeszcze środek przeciwbólowy. Stuk, stuk, stuk pazurkami po panelach. Stuk, stuk, stuk. Chodzi zwierzyna, chodzi, tak? To co, idziemy do koteczków na górze? Biedna Majunia, chodź, dam ci lekarstwo. Ona nienawidzi tego. No ale muszę. Towarzystwo najwyraźniej nie ma co ze sobą zrobić. Pieski wróciły ze spaceru, ale wszyscy się nudzą, łażą. Oj, te zwierzaki, te. Co ty tam robisz? Co ty tam robisz? No, tu masz zabaweczkę. Hop! No i cóż, idziemy dalej na poszukiwania jakichś kotów w tym pokoju. Tylko jedna dziewczyneczka moja ulubiona tutaj jest. Moja ulubiona dupeczka. Cześć, dupeczko. Cześć, kochanie. Nie bój się, malutka. Nie bój się. No pokaż buźkę swoją, jaka jest śliczna. Tu mam rączkę, no zobacz. Oj, jaka jestem śliczna. Chodź, Lośka, do mnie. No chodź, oblizujesz się dalej.
Chodź, kochanie, no pięknie, czekaj. Ciebie tak to nie będzie widać. No ale chodź do mnie, Tośkę. No gdzie ty tu jesteś? Malutka, śliczna kicia. Malutka, śliczna kiciuńka moja. Moja kochana. Tak. Wiesz, jak mi tu niewygodnie? Muszę stać na drabinie i na palcach, żeby tam wsadzić rękę. Nie mogłabyś mi ułatwić życia? Jesteś taka śliczna kicia, jaka mięciutka i jaka fajna. No cudowna jesteś po prostu. Bardzo cudowny kot. Ojejku, jak ładnie. Jak ślicznie. Popatrz, ty się okazałaś najbardziej milutka. Idę szukać twojej siostry i twojej koleżanki. Co się ukryły znowu, nie wiadomo gdzie. Znalazłam właśnie jedną dziewczynę i drugą dziewczynę. Siedziały razem przytulone do siebie w pudle. Czy to nie jest niezwykła sprawa, że ta niuńka tak się pięknie z nimi zakolegowała? Czekaj, ja tu mówię o tobie pozytywnie, a ty się zachowujesz negatywnie, moja droga. Masz betomunę na odporność. Siedzone? Mlaskać proszę. No, proszę pomlaskać. Pomlaskane? O, teraz dopiero. No, chodź na tu troszkę bliżej. Chodź tu, chodź, chodź. O tak. No i posiedź troszeczkę. Pogłaszczemy ciebie. Tobie już czas najwyższy robić sesje kolankowe. Już teraz się tobą zajmiemy, wiesz? Bo ktoś musi ciebie już zacząć kochać. No, taką małpę małą. Taką małą małpę, o. I tyle. I kto pokocha? Kto pokocha taką małpkę? Trzeciej siostry chyba nie znajdę. Znaczy wiem, gdzie jest, ale no nie wiem, czy ją gonić z miotłą. Chyba nie. Dam jej spokój, jutro jest kastracja. Potem się pewnie troszeczkę zmieni. Także całuję was, pa. No, no już tu mój kochany mi przychodzi, przeszkadza. Wiecie, jak on mnie dzisiaj przestraszył? Nie było go, a już mówiłam o tym przecież. No przyszła moja jęczy mordeczka, która cały czas grucha, cały czas coś tutaj gada do mnie. Przeszkadza mi, nie mogę ćwiczyć. Tak? No co chciałeś, ptaszynko, co? Chodź do mnie, chodź. No chodź, słoneczko. Nie przyszedł. Zobaczmy, czy są pieseczki. O, jeden pieseczek jest. I tutaj jest. Też pieseczek? On lubi tego, ten drapaczek bardzo. Nie ma Mikunia gdzieś chyba na górze. Jęczy mordka tutaj, jęczy. I tak nam się życie tutaj toczy.